Tak, dziękuję. Po pierwsze chcę powiedzieć, że bardzo dobrze jeszcze pamiętam Maćka Kigiela i w pewnym sensie jego zasługa, że się tu spotykamy, bo takich ludzi jak Maciej Kigiel stale potrzebujemy w polskiej onkologii, potrzebują ich pacjenci. A przykro mi jeszcze raz pamiętać, że już nie pracuje razem, znaczy wspomnieć, że nie pracuje razem z nami. Natomiast wracając do tematu, rak nerki jest bardzo specyficznym nowotworem. Mianowicie jest to nowotwór, który tak naprawdę jest kołem zamachowym współczesnych badań w celowanej terapii nowotworów. Jakby to nie nazywać ukierunkowanych, wiadomo, że to nie chodzi o uderzanie w jeden cel. Niemniej jednak wiadomo, że to jest w pewnym sensie nowotwór sierocy, jest tego nowotworu tylko około 3% dorosłych. Niemniej jednak te guzy jasnokomórkowe stanowią do 95% wszystkich guzów nerki. Jest to jednak ponad 5000 pacjentów rocznie w naszym kraju. To jest też nowotwór, którego, jak Państwo wiecie, jest kilka typów. Każdy z nich wywodzi się z innego odcinka nefronu. To też tłumaczy, że nowotwór, który wywodzi się z narządu odpowiedzialnego za usuwanie substancji toksycznych z organizmu, kompletnie nie odpowiada na chemioterapię i ten rodzaj leczenia, czyli chemioterapia, nie znaczyła praktycznie nic w leczeniu tego nowotworu. Co najgorsze, tak naprawdę, do końca 2005 roku, poza próbami immunoterapii, nie odnotowywano postępu w leczeniu tego nowotworu. Tak naprawdę przełomem stało się to, że w tym nowotworze zaczęto analizować przyczyny jego występowania, uwzględniając to, że te tragedie rozgrywały się w sposób cichy. Guzy były rozpoznawane bardzo późno, nowotwór rośnie w dużej jamie ciała. Objawy, te, które podaje się jako charakterystyczne dla nowotworu, są charakterystyczne tylko dla bardzo daleko zaawansowanych postaci, czyli guzów przekraczających często 15-20 cm, a więc już na krawędzi leczenia operacyjnego. Niemniej jednak to jest taki guz, który T1 to jest wielkość 7 cm. Rzadko w którym nowotworze ten guz T1 jest operacyjny. Ciekawostką jest też to, że on najczęściej występuje, patrząc na epidemiologię, najczęściej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. O szczególnym zainteresowaniu cieszą się kraje nadbałtyckie, mówię o zainteresowaniach epidemiologów, dlatego że Republiki Nadbałtyckie plus Czechy i południowa część Niemiec, czyli Bawaria, są regionami, w których to występowanie jest najwyższe, kilkukrotnie przekraczające średnie europejskie. Niemniej jednak to, co nas też odróżnia od reszty Europy, to nakłady na to leczenie, jak Państwo widzicie, są również pięciokrotnie mniejsze niż w całej reszcie Europy. Powróćmy do tego, co mówiło się o tym nowotworze, że to był guz nerki. Jak wspomniałem, to nie jest jeden rodzaj nowotworu, który tam występuje. To jest pewna trudność, bo myśmy wiedzieli o tym wcześniej. Patolodzy już wskazywali, że barwiąc różnymi barwnikami rozpoznajemy tam różne typy nowotworów, ale za każdym razem mówiliśmy guz nerki, dlatego że to rozpoznanie histopatologiczne w ogóle nie wpływało na postępowanie terapeutyczne. W chwili obecnej, dzięki badaniom molekularnym, wiemy, że to są nowotwory o bardzo dużej różnicy molekularnej. Ta klasyfikacja histopatologiczna staje się drugorzędowa, tak naprawdę pierwszorzędową klasyfikacją staje się informacja na podstawie zapisu molekularnego, a rozwój tego nowotworu mogliśmy obserwować dzięki temu, czy śledzić, gdzie jest jego molekularna przyczyna, przede wszystkim dzięki obserwacji chorych z tak zwanym zespołem von Hippel-Lindau. To doprowadziło nas do odkrycia takiego genu, który się nazywa VHL, w skrócie właśnie od nazwisk tych, którzy opisali ten zespół, genu von Hippel-Lindau. I on jest kluczowy nie tylko dla tego nowotworu. To jest gen, który przede wszystkim reguluje kompleksem tak zwanego kompleksu hypoxia inducible factor, czyli kompleksu białkowego, który indukowany jest poprzez niedotlenienie. I niedotlenienie to jest jeden z najstarszych konserwowanych mechanizmów molekularnych we wszystkich komórkach. Dotyczy to nie tylko nowotworów, ale na przykład mięśnia sercowego. Tak więc poszukiwanie tej przyczyny i sekwencjonowanie genu VHL dopiero w 2005 roku, czy pierwsze jego próby były wcześniej, ale od 2005 roku pojawiły się leki, które kierowały w to, pozwoliły ustalić nie tylko mechanizm, który nas dręczył, jak
dochodzi do rozwoju raka nerkowo-komórkowego, ale postawił możliwość odpowiedzi, jak to się dzieje z angiogenezą w przebiegu nowotworu. To rak nerki i badania nad tym genem VHL doprowadziły do ustalenia zależności pomiędzy jego aktywnością a funkcją, regulowaniem funkcji kompleksu właśnie indukowanego przez niedotlenienie. Jeżeli ten gen VHL jest uszkodzony, to rozkładanie tego kompleksu jest zaburzone. Za odkrycie tych cząsteczek, które mówię o bikwitynie, była Nagroda Nobla, która pozwoliła ustalić, w jakim mechanizmie dochodzi do tego, że uszkodzony gen VHL, czy jego produkt białkowy, nie rozkłada tego kompleksu, co powoduje jego nagromadzenie w obrębie komórki i stałą stymulację między innymi angiogenezy, czyli procesu odpowiedzialnego za wzrost nowotworu, a więc odżywianie nowotworu. Te relacje oczywiście w tych nowotworach, jak Państwo widzą, są niesłychanie złożone. To jest komórka nowotworowa, to jest komórka jedna i druga, która stanowi naczynie. Tu są komórki szpiku, jak również komórki układu odpornościowego. A dlaczego pokazuję to złożone przezrocze? Dlatego, że to, co mówili moi poprzednicy, pan dr Płużański, pani dr Duchnowska, będą mówili kolejni, nasze rozumienie patologii nowotworu zaczyna być bardzo głębokie i my poszukujemy już bardzo precyzyjnych celów. I te poszukiwania skutkują tym, że definiujemy określonymi metodami, które geny rzeczywiście są nadreprezentowane i wskazują bezpośrednio, jaki cel ma być atakowany. Do czego doprowadziły jeszcze te badania? Między innymi do tego, to jest fundamentalne badanie Geringera, fundamentalne nie tylko dla onkologii raka nerki, dla patofizjologii raka nerki, ale fundamentalne dlatego, że pokazało nam onkologom, dlaczego mamy niepowodzenia w leczeniu. Dlaczego? Oni wzięli jeden guz. To jest praca opublikowana w najbardziej prestiżowym czasopiśmie medycznym, jakim jest New England Journal of Medicine. I to jest praca na 4 pacjentach. Dlaczego jest tak ważna? Dlatego, że oni wzięli jeden guz, to jest właśnie rak ten jasnokomórkowy nerki, i zrobili biopsję w 8 miejscach tego samego guza, którego patolog opisał jako rak jasnokomórkowy G2. Oprócz tego wzięli i pobrali przerzutowe węzły chłonne, jak i zmiany okołonerkowe i ustalili, proszę zwrócić uwagę, że te G to są stopnie złośliwości. Jak Państwo zwrócicie uwagę, co miejsce w tym guzie, każdy ma zupełnie inny stopień złośliwości. Mało tego, oprócz tego, że ma inny stopień złośliwości, to jak przeprowadzono analizę genów, które wchodzą w skład, które stanowią dane miejsce, okazało się, że w każdym miejscu mamy do czynienia ze zdecydowanie inną grupą genów, które są za to odpowiedzialne. A więc jeżeli to są zupełnie inne geny, to najprawdopodobniej w jednym miejscu tego samego guza mamy kilka różnych nowotworów, w związku z czym nie istnieje tak naprawdę sprecyzowana terapia, która doprowadzi do zniecięcia tego guza. Najprawdopodobniej przyszłością leczenia dzięki tej pracy wiemy, będzie wiele leków, które będą wyłączały poszczególne geny odpowiedzialne za wzrost w tym miejscu. I wtedy będziemy mieli do czynienia z kompletnym leczeniem. Także jak prześledzimy tą drogę leczenia raka nerkowo-komórkowego, tak naprawdę przełomem są lata 2005-2006, kiedy wchodzą pierwsze inhibitory kinaz, które uderzają w te cele, które Państwu przed chwilą pokazałem. I kaskada tych zdarzeń była niesamowita, bo w 2007 roku publikujemy pierwsze prace, które pokazują aktywność pierwszego inhibitora kinaz, który działa w tym nowotworze. W tym samym numerze jest kolejny lek, mówimy o sorafenibie, a w chwilę później mamy już wiele leków, które są z jednej strony albo inhibitorami kinaz, albo innego mechanizmu, którym jest inhibitor mTOR, i mamy dowody pierwszego poziomu ewidencyjności, że w tym nowotworze, który do tej pory był w ogóle niemożliwy do leczenia w fazie, kiedy był rozsiany, bo jak wspomniał pan dr Meder, jeżeli wcześniej rozpoznany ten nowotwór leczony operacyjnie, w dużej części, znakomitej większości przypadków daje całkowite wyleczenie. Natomiast my tutaj mówimy tylko o tej grupie chorych, u których doszło do rozsiewu choroby. W związku z czym ukazują się już prace, które podsumowują ten dorobek, o którym Państwu mówimy, bo mamy nie jedną, nie dwie, ale 9 aktywnych cząstek
i mamy je pogrupowane w odpowiednie fazy leczenia, a więc mamy pierwszą linię leczenia raka jasnokomórkowego, jak Państwo widzicie, pacjenci zgodnie ze skalą Mozera albo tak zwaną Memorial Sloan Kettering Cancer Center, to są dane każdego pacjenta, które mówią o tym, jakie są u niego prognozy, jeżeli chodzi o leczenie. I ci, którzy mają złe, mają otrzymać ten sirolimus, który w Polsce jest nierekomendowany, natomiast ci, którzy mają pośrednie i dobre czynniki prognostyczne, mamy tych leków już sporo, bo to jest sunitinib, to jest kombinacja przeciwciała monoklonalnego z interferonem, mamy pazopanib, tivozanib przeszedł badania, ale nie wykazał aktywności wyższości nad dotychczas stosowanymi lekami, mamy sorafenib i axitinib. Oczywiście mamy trzecią linię, dlatego że jak Państwo się doskonale orientujecie, odpowiedź na pierwszą linię leczenia wcale nie oznacza, że pacjent będzie miał tą odpowiedź długotrwałą. Ci pacjenci w pewnym momencie progresują. Dlaczego? Dlatego że komórki nowotworu są na tyle sprytne, że one potrafią znaleźć inną ścieżkę przekazywania sygnału do wzrostu, w związku z czym my wiemy, że po tym jak pacjent zacznie progresować, stajemy na takim rozdrożu, który musimy się zastanowić, który z leków użyć. Jak Państwo widzicie, w tej chwili w drugiej linii tych leków jest szereg. A więc pytanie, w jaki sposób je stosować? Pierwszym pytaniem było, czy możemy je razem stosować, to znaczy na przykład inhibitor kinaz z inhibitorem kinaz albo inhibitor kinaz z inhibitorem mTOR i wszystkie badania pierwszej i drugiej fazy wykazały, że nie możemy tego robić, co było typowe dla klasycznej chemioterapii, dlatego że tego typu łączenie tych leków powodowało tylko wzrost toksyczności. Najprawdopodobniej błędem było planowanie tych badań, dlatego że użyto cząstek, które były stosowane w stężeniach charakterystycznych dla chemioterapii, a trzeba było z tymi stężeniami zejść dużo niżej. Natomiast, jeżeli popatrzymy na bardzo ciekawy fenomen, mianowicie, jeżeli będziemy stosowali te leki w ujęciu sekwencyjnym, to nie dość, że uzyskamy świetne PFS-y w procesie używania. Ja celowo nie pokazuję tutaj nas, dlatego że one by w tym momencie nas prowadziły nie w tym kierunku, którym chciałem Państwu powiedzieć. Ciemnym kolorem zaznaczony jest PFS, czyli czas do progresji. Natomiast kolorem jaśniejszym są całkowite przeżycia w momencie, kiedy my będziemy stosowali lek drugiego rzutu. Co to oznacza? Że podstawową strategią w leczeniu raka nerkowo-komórkowego są tak naprawdę, jest tak naprawdę leczenie sekwencyjne. A więc im więcej linii leczenia będzie aplikowane w leczeniu raka nerkowo-komórkowego, tym czas do progresji i czas przeżycia będzie większy. I w odróżnieniu od tego, co mówił pan doktor Kurzański, mówiąc o raku płuca, że tam odnotujemy 6-8-tygodniowe poprawy, jeżeli chodzi o PFS-y, w wypadku raka nerkowo-komórkowego to są podwojenie lub potrojenie czasów przeżycia w wypadku, kiedy zastosujemy leczenie sekwencyjne i dostarczają tego oczywiście kolejne badania. Natomiast proszę popatrzeć na ten schemat. Mianowicie, jeżeli przeanalizujemy pacjentów, którzy otrzymali leczenie pierwszej linii, a następnie otrzymywali na przykład inhibitor mTOR, to ci pacjenci oczywiście odnosili korzyść. Niemniej jednak czasy odpowiedzi porównywane do tego typu postępowania, czyli mamy leki pierwszej linii, drugiej linii, trzeciej linii, czwartej linii w tej chwili w Europie, czas przeżycia z 21 miesięcy, które jest odnotowane w badaniu rejestracyjnym, większość badań na tym etapie mówi, że PFS-y już są 60-miesięczne. A więc to jest tak gigantyczna przewaga stosowania leczenia sekwencyjnego i wprowadzania coraz nowszych generacji leków, tylko i wyłącznie dlatego, że jak Państwu pokazałem, mechanizmy molekularne, które rządzą tym nowotworem, powodują, że komórka przeskakuje z jednego do innego szlaku sygnałowego, który możemy blokować kolejnym inhibitorem kinaz i co też jest ciekawe, na przykład po 3 czy 4 liniach leczenia my możemy wrócić do pierwszego, bo komórka ponownie uruchamia ten szlak sygnałowy. A więc leczenie sekwencyjne powinno być standardem leczenia w naszym kraju, tak jak i w całej Europie. A więc tych pytań jest bardzo dużo oczywiście, dlatego że nie wiemy,
w jakiej sekwencji te leki stosować. Wiemy z badań retrospektywnych, to są już tysiące pacjentów, że najprawdopodobniej najkorzystniejszym skojarzeniem jest podanie najpierw jednego inhibitora kinaz, potem kolejnego, a dopiero później inhibitora mTOR. Niemniej jednak cały czas jest to potwierdzenie tego, że leczenie sekwencyjne jest standardem. Niestety w Polsce mamy tylko dwie linie leczenia dostępne. Trzecia linia jest fundowana przez pacjentów, którzy ściągają lek spoza Polski i poza systemem stosują ten lek tak, jak go stosuje się w krajach Europy Zachodniej. Ciekawostką, którą chcę pokazać, jest baza danych Narodowego Funduszu Zdrowia, którą przeprowadziliśmy jako pierwsi w Polsce. To jest materiał prawie 3000 pacjentów, którym oceniono czas do progresji po leczeniu pierwszą z cząstek badanych, a więc sunitinibem. I czas polski obserwacji jest dłuższy niż w badaniu rejestracyjnym, mimo że kryteria włączenia były bardzo podobne i są restrykcyjnie przestrzegane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego że w badaniu rejestracyjnym to było 11,2 i badanie było na 900 chorych. To jest badanie na blisko 3000 chorych i ten wynik jest lepszy o 1,5 miesiąca. Podobnie z czasami przeżycia, tu jest o 5 miesięcy lepszy niż w badaniu rejestracyjnym, a jeżeli spojrzymy na leczenie sekwencyjne, w którym pacjentów najpierw leczymy, jeżeli leczymy pacjentów, patrzymy na podgrupy, to proszę zwrócić uwagę na to, że pacjenci, którzy mają dobre czynniki prognostyczne, ich PSFS są bliskie 40 miesięcy. To jest podwojenie czasu do progresji, podwojenie, to nie jest o 10% więcej, to jest podwojenie. I to nam mówi, w jaki sposób te leki powinniśmy stosować. Ja celowo nie podaję tabel z wynikami szczegółowych PFS-ów i przeżyć całkowitych w każdym badaniu. Nie wymieniam każdego leku po kolei, dlatego że taka wiadomość do domu, do zabrania po tej prezentacji jest taka, że w leczeniu, podstawą w leczeniu rozsianego raka nerkowo-komórkowego jest leczenie sekwencyjne z użyciem 3, 4 i 5 linii leczenia. I z niecierpliwością tak naprawdę oczekujemy, że po ustaleniach okrągłego stołu, które zostały opublikowane już w nowotworach, będziemy mogli tego typu leczenie w tym kraju dysponować, bo tego typu postępowanie nie podwyższa o 10-20%, tylko podwaja albo potraja czasy do progresji i czasy przeżycia. Przyszłością jest oczywiście lepsze zrozumienie molekularnych losów tego leczenia, wiedząc, jak wiele tych ścieżek mamy, ale bardzo dużo pracujemy nad komórkami macierzystymi raka nerkowo-komórkowego. Patrzymy przede wszystkim na dalsze losy leczenia sekwencyjnego. Wiemy, że możemy dowolnie już po badaniu switch te leki kombinować. No i oczywiście oczekujemy na to, że te standardy międzynarodowe zostaną również szybko aplikowane w warunkach Polski. Bardzo dziękuję.